Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim ludzi z Zarządu Okręgu Lublin, prezesa Jurka Leusa. Sekretarza Tomasza Kowalika. Wiceprezesa do spraw sportu Krzysztofa Krysteckiego. Sam się nim nie witał. Witam serdecznie Rafała Walczaka, członka zarządu okręgu. Postaramy się przeprowadzić wręczenie pucharów, dyplomów, nagród bardzo szybko, bo troszeczkę nam się przeciągnęło. Musieliśmy poczekać chwilkę na redaktora z wiadomości wędkarskich, jednak jesteśmy zaszczyceni jego obecnością wśród nas. Witamy serdecznie. Oddaję głos Krzysztofowi. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowne koleżanki i koledzy. Serdecznie was witam na dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że impreza jako cykl zawodu sportowego była, myślę, że udana. Ja ze swojej strony mogę przeprosić za jakieś tam niedogodności, bo myślę, że nie robi błędów tylko ten, który nie robi nic. I ja chyba tylko tyle w tym temacie. I jeszcze jedno słowo. Chciałbym zaprosić do kolegi prezesa, który na pewno chętnie będzie wam wręczał do pominki, bo jest naprawdę wielkim sympatykiem, wspaniałym facetem, który chce, żeby nasi sportowcy walczyli, byli dobrzy lub bardzo dobrzy. Kolego Jurku, zapraszam cię serdecznie i pozwólcie, że oddam mu trzy słowa, które na pewno do was powie. I myślę, że nie spłamałem z tym, co mówiłem. Proszę, kolego Jurku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja powiem tylko, że w sporcie się wychowałem i bardzo dużo miłych chwil spędziłem ze sportem. Sędzią krajowym też jestem. Kocham bardzo sport, lubię tą dyscyplinę, jakim jest wędkarstwo, szczególnie składnikowe, chociaż powiem szczerze, że spinning też mi bardzo imponuje. Tak, ale niemniej skład jest też kochany. Wzrok nie pozwala na to, żeby chociaż obserwować te małe składniki, tylko ewentualnie duże, czyli żywcowe. Spotkaliśmy się dzisiaj z pełnym wsparciem zarządu okręgu. Możemy sobie tutaj dużo dyskutować. Dojdziemy na pewno do porozumienia, to wam gwarantuję, żeby wasza liga, to Grand Prix się rozwijało, miało sponsorów i żeby wszyscy byli z tego tytułu zadowoleni. Na dzień dzisiejszy gratuluję tak wspaniałej organizacji. No i oddaję mikrofon głównym organizatorom. Ja myślę, że muszę na razie podziękować prezesowi, który się zadeklarował, że będzie dobrze. Dziękujemy panie prezesie. Ale czy pozwolicie tak, że Rafał będzie jako ten główny organizator mówił, kogo prosimy, a ja z kolegą prezesem będę was dekorował z największą przyjemnością. Myślę, że prezes. Zaczniemy od kategorii Linia Kobieta. Zapraszam kolegę Jeremek Mateusz. Kolega na rybomanii odebrał sobie już puchar i niechcący zostawił go w domu. Zapraszam teraz kolegę Maruszak Maciej, drugie miejsce w kategorii Linia Kobieta. Thank you.
Teraz pierwsze miejsce w kategorii junior kobieta. Kojtych Przemysław. Zapuścił drogę. Kategorii seniorów za rok 2017. Szóste miejsce, Brzana Wojciech. Piąte miejsce, kolega Tchorzewski Janusz, Łuków Miasto. Czwarte miejsce, kolega Paweł Chondra, Sars Haczyk. Trzecie miejsce zajął kolega Staroń Sławomir, Stynka Lerwy Pi. Drugie miejsce zajął Łukasz Gałązka, Sensas Lublin 1. Pierwsze miejsce i chciałoby się powiedzieć jak zwykle, nie daje nam szans, kolega Kasprzak Marcin, Sensas Lublin 1. Teraz wręczymy puchary drużynowe i zaczniemy od trzeciego miejsca. Zaczniemy od czterech najlepszych drużyn. Wręczymy jeszcze nagrody dla drużyn, upominki, które są sponsorowane przez Zarząd Okręgu Lublin. Zapraszamy Łuków Miasto, czwarte miejsce. Trzecie miejsce, drużyna Milomacz Prolin Czuby. Brawo, brawo.
zapraszamy panią też jako członka drużyny do wręczenia pucharu i medali. Drugie miejsce zajęła drużyna Stynka Lerby Team. Bogdan jest trochę za wysoki. To jest fajne. Jeszcze słuchajcie, to słuchajcie, też jest wasze. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sensa z Lublin 1. Teraz wręczymy statuetki, piękne statuetki, za momencik, Wiślany Leszcz, Henryk Słabczyński, największa ryba cyklu, Leszcz 2300 punktów. Teraz zapraszam kolegę Marka Winiarskiego. Statuetka sponsorowana jest przez kolegę Pawła Czupę, producenta Zanęt Piskari. Marek Winiarski miał największą wagę ryb cyklu w sezonie 2017, 54 580 punktów. T-
Teraz dzięki uprzejmości naszego wiceprezesa zarządu okręgu Krzysztofa Krysteckiego wręczymy kilka podziękowań dla organizatorów. Rafał powiedział wszystko, ale ja poproszę jeszcze, bo nas było trzech, sponsorowaliśmy, a więc poproszę Romka i Marcina. I to jest tak, za to, że użyliście pracę, za to, że jesteście, za to, że się bawimy. Ja bym chciał podziękować koledze Dariuszowi Łużyste za organizację naszego cechu. Proszę i wspaniałą Marcin Kasprzak. Zapraszamy Cię, Marcin, za wkład i pracę. Słuchajcie koledzy, nie ma Tomka Samonia. Ja bym poprosił kapitana drużyny SARS, żeby się przekazali tą statuetkę. Czy jest coś z SARS-a? Ja dziękuję Tomkowi Samoniowi tak zaocznie. Ja mu oczywiście jakiegoś maila wyślę, że coś. Andrzej, dziękuję. A proszę przekazać tą statuetkę. Słuchajcie, jest jeden wspaniały facet, jest to Michał Rapa, który nie tylko za sam spławik, ale za to, że jeszcze pracował przy tych zimowych podlodowych. Chciałbym podziękować Michałowi Rapie za to, że pracuje i chce pracować. Słuchajcie, jest jedna osoba, stoi za moimi plecami, cicho, spokojnie, a dużo pracuje. Podziękujmy Rafałowi Walczakowi za to, że jest, za to, że pracuje. Bardzo dziękuję i będę się starał jeszcze bardziej, żeby to wszystko wyglądało jeszcze lepiej, jak w tym roku. Teraz mamy jeszcze jedno podziękowanie. Mamy wśród nas kolegę, który robi bardzo dużo, a mówi się o tym zbyt mało. Gdyby nie on, to nie byłoby tego, co mamy dzisiaj. Te wszystkie nagrody, puchary, wszystko było negocjowane z nim. Wiele godzin spędziliśmy na telefonie i gdyby nie on, nie wynegocjowałby, mimo tego, iż okręg jest tak przychylnie nastawiony do zawodników, to kolega Krzysztof Krystecki jest takim naszym spinaczem, który spina zawodników z okręgiem, także gdyby nie on, naprawdę, uwierzcie mi, nie byłoby tego wszystkiego, co dzisiaj tutaj mamy. Tutaj mamy takie podziękowanie od wszystkich zawodników i organizatorów. Krzysztof, serdecznie Ci dziękujemy. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele, wiele lat będziesz z nami i pomagał nam w rozwoju Spolika. Ja nie lubię tego obowiązku, koledzy, ja to i koleżanki oczywiście, ja to robię z przyjemności. Jesteście moimi kolegami, przyjaciółmi, przyjaciółkami też, a więc cieszę, że jestem z Wami i to mi sprawia naprawdę satysfakcję. Niepotrzebny upominek, bo... Ale bardzo miły, wzruszyłem się, dziękuję. Brawo! Brawo.
Teraz dzięki uprzejmości zarządowi okręgu wróciliśmy, chociaż troszeczkę symbolicznie, ponieważ na razie nasi zawodnicy nie startują w Grand Prix Polski, ale wracamy do kadry okręgu. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Mamy tutaj 15 statuetek i aktów powołania do kadry okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Lublin. Będę po kolei wyczytywał wszystkich kolegów i zapraszał do nas. Tchórzewski Janusz. Borowski Roman. Wysocki Franciszek. Jeśli nie ma kolegi, to zapraszamy kogoś z drużyny po Junior. Kasprzak Marcin. Brzana Wojciech. Chondra Paweł. Kuna Jacek. Ale ja na początku chciałem. Winiarski Marek. Polska Maciej. Staram Sławomir. Gałązka Łukasz. Kowalczyk Rafał. Może ktoś odbierze za kolegę. Wąsik Bogdan. Łacek Bogusław. Grzegorz Mirosław. Ja będę pozwalał.
Słuchajcie, koledzy, taka część niematerialna, że tak powiem, ta symbolika, na której opiera się sport piłkarski, a więc podstawą to jest puchar, dyplom, satysfakcja, uznanie kolegów. Przejdziemy teraz do tej ceremonii materialnej. W moim odczuciu jest ona mniej istotna, bo to, co było najważniejsze, to się dostało. Ja ze swojej strony już dziękuję i oddam teraz na chwileczkę głos prezesowi, a już potem kwestia losowania technicznej to już Rafał zrobi tak, jak zrobi. Szanowni Państwo, ja ze strony zarządu, ludzi Wam przyjaznych, chciałbym serdecznie pogratulować tej sportowej walki, tego wyczynu, tego czasu poświęconego na treningach, na rybach, na sprawdzanie terenu, który musieliście poświęcić, żeby dojść do tych wyników. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i wydaje mi się, że wszyscy jesteście zwycięzcami. Serdecznie gratuluję, dziękuję za uwagę. Nic nie jest bez kogoś. Są ludzie, są sponsorzy. Wielkie dzięki wszystkim tym, którzy nas sponsorowali. Paweł, tu jesteś, Romek, Marcin, zarządowi okręgu oczywiście i wszystkim.